Zapewne wszyscy znają wybryki TikTokera, tworzącego pod pseudonimem Crowley. To ten człowiek, który utrudniał pracę pracownikom w galeriach handlowych, hipermarketach i restauracjach. A ostatnio do centrum Warszawy przywiózł na lawetach dwa samochody, aby z grupą dzieci i nastolatków je publicznie zniszczyć. Oczywiście wszystko było transmitowane w internecie. Nie są to zdecydowanie zachowania akceptowane ani pożądane w społeczeństwie polskim, a sama jego działalność od samego początku budząca kontrowersje budzi coraz większą niechęć Polaków. Nawet taką, że sami wnioskują do władz o jego deportację. Zresztą sama kwestia narodowości, a zatem i celu deportacji jest ciekawa, bo ile człowiek ten przedstawiał się na początku jako Białorusin o ukraińskich korzeniach, to po zainteresowaniu jego osobą przez policję okazało się, że ma on jednak obywatelstwo ukraińskie. Co jest o tyle ciekawe, a może bardziej zaskakujące, że jak wskazują media, w swoich nagraniach twierdzi on, że chciałby zamieszkać w Rosji, z którą przecież Ukraina prowadzi wyniszczającą wojnę. Ale tą kwestię zostawmy na boku. Wracając do pytania głównego, czy jako Polska możemy wydalić z naszego kraju osobę, która w taki sposób się zachowuje, która swoim zachowaniem narusza spokój i porządek publiczny w Polsce, a do tego działa demoralizująco na dzieci i młodzież? Moim zdaniem tak. Obowiązująca ustawa o cudzoziemcach wskazuje bowiem, że decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydaje się cudzoziemcowi, gdy wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej. A zachowania, które tak dobrze zostały udokumentowane przez samego autora nagrań, mogą być kwalifikowane jako m.in. zakłócanie spokoju lub porządku publicznego czy złośliwe niepokojenie drugiego człowieka i stanowić podstawę do wydania takiej decyzji. Zresztą nagrania te zapewne dostarczą wiele dowodów i argumentów dla odpowiednich służb i organów państwa, do kompetencji których należy rozstrzyganie w takich sprawach.